Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Powodem wniosku o odwołanie Marszałka Sejmu zaledwie po 6 tygodniach od jego wyboru na tę funkcję, jak wiadomo, była i jest wypowiedź dla portalu amerykańskiego Politico, a także jej późniejsze reperkusje, w tym zwłaszcza sprzeczne wypowiedzi Radosława Sikorskiego o spotkaniach i rozmowach na szczycie polsko-rosyjskich, ostre tezy formułowane na początku oraz późniejsze jego dementi poprzedzone dementi Donalda Tuska. Na szczęście w tym przypadku nie potwierdziła się stara dyplomatyczna teza, że dopóki nie usłyszę dementi, dopóty nie uwierzę w wiadomość. Prezydent Komorowski tak ocenił tę sytuację. Źle się stało. Są z tego powodu straty, na szczęście nie w obszarze polityki zagranicznej. Oby miał rację, choć to jeszcze nie jest pewne. Od początku wyrażałem wątpliwości co do prawdziwości tych słów byłego ministra spraw zagranicznych. Prezydent Rosji, kończący swą drugą kadencję, miałby nieznanemu mu osobiście nowemu premierowi Polski proponować wspólne działania na Ukrainie, na której wówczas Kreml zachowywał swoje wpływy i to jeszcze przed konfliktem w Gruzji. Nie tylko pachniało to egzotyką, ale raz jeszcze potwierdziło sformułowanie w XVII wieku przez księcia François de la Rochefoucauld powiedzenie, że prawda nie sprawia tyle dobrego, ile złego powodują jej pozory. Późniejsze wyjaśnienia, iż przecież Putin 2 miesiące później mówił podobnie na szczycie NATO w Bukareszcie, nie wytrzymują krytyki, gdyż wówczas w Rumunii rosyjski przywódca rzeczywiście wyrażał się niepochlebnie o Ukrainie, lecz nie kwestionował ani jej granic, ani proponował rozbioru tego państwa. Obecny marszałek Sejmu też nolens volens, co jest słabo dostrzegane, wpisał się w prowadzoną w Stanach Zjednoczonych ostrą kampanię przed niedawnymi wyborami, w której wyłoniono nową Izbę Reprezentantów, 1/3 Senatu oraz wielu gubernatorów. Pośrednio zapewne, jako sympatyzujący raczej w warunkach amerykańskich z republikanami bardziej niż z demokratami, no wpisał się w krytykę republikanów w stosunku do prezydenta Obamy i jego obozu za zbyt uległą politykę wobec Rosji. Rezultat jest wiadomy, jeżeli chodzi o wyniki wyborów amerykańskich. On utrudni realizację, ale to nie dlatego oczywiście ze względu na wypowiedź. Nie, ja mówię, rezultat wyborów nad Potomakiem utrudni Obamie, prawda, no żeby tutaj... Ja wiem, że... Ale zwracam się do kolegów z PiS-u, bo oni w tej chwili wartościują i nadwartościowują pana ministra Sikorskiego. W jednej sprawie chcę jednak wziąć w obronę aktualnego marszałka Sejmu. Otóż publiczne sterowanie go przez panią premier jest ewidentnie sprzeczne z duchem obowiązującej konstytucji. I nie chodzi bynajmniej o to, kto jest którą osobą w państwie. W Polsce to Sejm kontroluje rząd zgodnie z artykułem 95, a nie odwrotnie. To, iż ta kontrola przez lata premierostwa Donalda Tuska bardzo osłabła, a obecna szefowa rządu z tym się w pełni godziła jako kierująca tą izbą, stworzyła sytuację, która jak najszybciej winna ulec zmianie. Ewentualnie zaś polityczne wnioski może wyciągnąć sama Platforma Obywatelska. Klub poselski SLD wstrzymał się od głosu przy wyborze pana marszałka. Mówiłem wówczas, iż mimo wszystko jest możliwe, że osoba znana ze swoistej walki z oponentami politycznymi może przedzierżnąć się w uosobienie dialogu i porozumienia, co powinno być imperatywem dla marszałka Sejmu, który zgodnie z regulaminem ma 18 zadań do spełnienia, ale to jest najważniejsze. Dzisiaj spotkaliśmy się jako klub SLD z panem marszałkiem i to było bardzo ciekawe spotkanie i wysoko oceniamy przychylne podejście do naszej odwiecznej propozycji formowanej od lat godziny pytań i obietnicę rozważenia innych propozycji. Na koniec dokonam pewnego porównania, aczkolwiek sam zawsze przestrzegam przed porównaniami, z piłkarskiego. Otóż na wiosnę tego roku, będzie to też zagadka dla wielu posłów, Na wiosnę tego roku były znany piłkarz w jednym z czołowych polskich klubów, ekstraklasy, żeby nie było wątpliwości, chciał być trenerem, ale wówczas trenerem był Hiszpan, w związku z czym on zaangażował się jako asystent tego trenera i powiedział, że jeszcze będzie tłumaczył z hiszpańskiego, ale ukuł intrygę, bo tłumaczył źle.
dobre rady Hiszpana. W związku z czym kierownictwo klubu go zwolniło i nasz bohater zajął jego miejsce, ale wtedy mając na uwadze dobre rady tego trenera, stosował je w życie, wcielał je w życie i nagle ten klub, no powiem w końcu, Lech Poznań, zaczął odnosić sukcesy i awansował do lig europejskich. Konkluduję to, że pamiętając o pewnych słabościach pana marszałka, my w klubie Sojuszu Lewicy Demokratycznej wciąż uważamy, że pan może wyciągnąć wnioski jak gdyby z tych błędów i że może pan być dobrym marszałkiem, dlatego klub Sojuszu wstrzyma się od głosu.